Bakłażany i romanse. Nie, a nie, nie! Program dla ludzi o mocnych nerwach. Dwa. Ludzie nie przestają zadziwiać. Historia Lamara Chambersa wywołała nie lada zamieszanie w Wielkiej Brytanii. Chłop dorobił się nawet swojego hashtaga Półłocz. Oskarżono go o przemyt narkotyków we własnym brzuchu. Po aresztowaniu rozpoczął swoisty strajk, który polegał na niedefekowaniu. Nie robił chłop gówna przez 47 dni. Po 47 dniach sąd uchylił zarzuty, a Chambers trafił do szpitala. W szpitalu zajrzeli do jego kichy i znaleźli zbity stolec. Przetrzymywanie gówna w kisze spowodowało nagromadzenie się toksyn i chłop dorobił się problemów. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Gdyż każdy ma jakiś zbity stolec w dupie. Chyba, że robisz lewatywę. Dlaczego powinienem się urobić i komu ją zalecam? Nasz kolega Artur, który ma już 50 lat, lubi sobie wsadzać różne rzeczy w kiszkę stolcową. Kiedyś po koncercie Lombardo przyszedłem do domu z pałeczką perkusisty i wsadziłem ją sobie w dupę. Wait, what? A nigdy nie opróżniał jej w żaden inny sposób niż w taki naturalny, czyli na kiblu, kupa w kibel. No to, moi kochani, przez 50 lat ciężkiego życia w Polsce nie miałem co jeść. Żarłem jabłka. Nagromadziły mu się tam rzeczy straszne. Dziś zajrzymy tam z kamerą. Rozproszymy mgłę wojny, która zajęła tamte tereny. Ze starej, śmierdzącej, schorowanej dupy zrobimy nową, pachnącą jak samochód świeżo kupiony w salonie u dealera. Bakłażany romans. Bakłażany romans. Bakłażany i romans. Od wczorajszego wieczoru ogarnął mnie taki lekki strach. Może nawet więcej niż lekki. Nie pozwala mi spać. Boję się troszkę tej czynności. Ale wiem, mam świadomość tego, że dużo ludzi przeszło przez to. I wiem, że dam radę. Zestaw składa się z dwulitrowego bodajże plastikowego pojemnika na wodę, przewodu, jedną z końcówek, bodajże tą podłączymy, o dokładnie, no potem skręcę. A końcóweczkę nakręcamy tutaj. Gdzie wsadzamy? W anusa. Ludzie kręcą filmy o szybkich samochodach, nowych technologiach, latają na Marsa, kopią tunele w ziemi. My będziemy dzisiaj drążyć tunele w jego dupie. Tak, dobrze usłyszałeś. Trzeba zachować wszelkie zasady higieny. Co ma wspólnego ochrona twoich palców z czynnością, która za chwilę nastąpi? Wszystko. Boję się, że twoje gówno będzie latało po tych białych ścianach. Ładuj się pan tutaj do wanny. Nie ma czasu, bo woda stygnie. To już? Tak, to się normalnie wiesza na wieszak, no ale ja będę trzymał to osobiście. No rozbieraj się! Żebym sobie tego do mordy nie włożył. Właś pan. Tak. Co to kurwa? Ja nie będę cię ruchał. Ty. Na boku się leży, tak? Jesteś, nie, odwrotnie? Może odwrotnie go położyć. No, żeby to gówno leciało do zaworu, a nie ten, bez kitu, odwróć się, no. Smalec? No. Nie miałeś jakiegoś normalnego tłuszczu? Co ty robisz? Kurwa, co ty się dzieje? Kurwa! HBO Polska przedstawia Czernobyl 2. Ile mamy czekać? O! No dalej, ale bardziej. No idzie, kurwa. Dzieje się na waszych oczach historia. Leci to? Leci. O kurwa. Leci. O kurwa.
Zaraz wulkan wyjebie. To jest końcówka. Zaraz to eksploduje. Wyciągać? Powoli, powoli. Bardzo ostrożnie to zrób. Fu, kurwa, zrzygam się. No, nie wiem, bo nie chcę zobaczyć. Zajebiste jest. No. Dobra, ale lepiej już się przenieść blisko kibla, tylko uważaj, żeś nie siadał na nim ciężko, tylko tak powoli. O! Poczekaj, nie. Idzie! Jeszcze nie, trzymaj. Czekaj. Paweł, nie mogę! Ja miałem odruch wymiotny i nie mogłem na to patrzeć. To chore, co widziałem na ekranie. To był fragment programu Bakłażany i Romanse. Chcesz się nauczyć jak r***ć? My ci powiemy, jak gadać z kobietami. My ci powiemy, jak gadać z facetami. Ja ci powiem, jak masz r***ć chłopa. Zadychę. Albo więcej. Trzymaj się.